Cześć moi drodzy, z tej strony Spana, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale widzowie. Witam w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera. Jak widzicie, jestem w drodze, wziąłem nawet Lambo, żeby jak najszybciej dojechać, bo po prostu ten telefon na końcu ostatniego odcinka rozwalił mi łeb. Czemu wtyka normalnie się ze mną skontaktował? Być może to jest jakaś podpucha pana, o więc zaraz to sprawdzę, ale wolę nie ryzykować. Jeżeli to prawdziwy wtyka do mnie zadzwonił, czyli może jest szansa, że są takie przebłyski, jak wtedy miał LG, pamiętacie, że LG potrafił, miał te takie fazy, w których coś przestawało działać, więc może wtyka również jest nieudanym eksperymentem pana, o, albo ten eksperyment w ogóle jest wadliwy, nie? Bo jeżeli to by się powtórzyło któryś raz z rzędu, to znaczy, że nie wszystko jest tym tak dopracowane, jak nam się wydawało. Także ja już tam dojeżdżam, wy zostawiacie łapkę w górę, zostawiacie przede wszystkim subka z dzwoneczkiem. Jeżeli wam się podoba ta seria i te rzeczy, które się dzieją i chcecie przyciągnąć czwarty sezon, to zapraszam do subskrypcji jeszcze raz mojego kanału, żebym wiedział, że liczba zainteresowanych tą serią rośnie. A i zobaczcie, nie ma tutaj żadnych samochodów pana, o, teraz są jakieś normalne. Ja tego nie rozumiem, bo czasami są te super auta, czasami ich nie ma. Coś jest na rzeczy, widzowie. Może teraz wszystkie wyjechały coś robić. Kurde, to by tłumaczyło, tylko aż tyle ich wyjechało. Dobra, w każdym razie jesteśmy w Humanie. Ja też na szybko wskoczyłem w cały ten. To auto trzeba zamknąć, żebym nikt do niego nie wszedł. No potem będziecie pisać, że pluskwy. Wtyka? To ja, dobra, słuchaj. Co się dzieje? Nie wiem ile mamy czasu, jakby miesza mi się rzeczywistość z snem i sens z rzeczywistością, jakby nie wiem co już się wydarzyło, co nie, ale czasami jakby się budzę i widzę się w tym i łączę kropki i teraz... Co ty masz na sobie, stary, co to za pancerz? To jest nanopancerz, on się sam regeneruje, on ma full funkcji i jakby... Ty jesteś jakimś testem, czy o co chodzi? To jest nowa generacja, to panie, i to jest nowy test. Dobra, teraz no? Ja mam do ciebie pytanie. Czy ja rozstrzelałem tych gangusów, czy to był sen? Rozstrzelałeś ich. Stary. No trudno, ale... wtyka. Uwierz mi, że są rzeczy jeszcze gorsze, stary. I może być więcej tych gorszych rzeczy, jak nie zaczniemy działać. Powiedz mi, co wiesz, co widziałeś, jak ci mogę pomóc, co mam robić? Stary, ten Bradley, to jest ten trop. To jest ten trop, stary. Ale ja słyszałem, że on nie żyje. Ciuda prawda. On żyje i się dobrze kamufluje, to jestem tego pewny. A to, że jeszcze żyje, to jest to, że pan O myśli, że ja jestem w 100% dotknięty, tylko po prostu czasami mam takie przebłyski świadomości i nie wiem, czy one są coraz dłuższe, czy coraz częstsze, ale czas jakby, nie wiem, to różne są te interwały. Słuchaj, w podobny sposób uratowaliśmy Logana, więc z tą może też się uda. Logan miał podobne rzeczy, kiedy to się działo. Też widział jakieś, znaczy przebłyski, był normalny, potem zmieniała mu się osobowość. Także to jest, to trzeba wyczuć dobry moment. Jak będziesz miał więcej, musimy przyjąć jakiś kod, który będziesz mnie informował. Pisz mi SMS-a, dzwoń czy cokolwiek, wiesz? Będę próbował, ale czuję, że jakby ten pancerz jakby się we mnie wrasta, stary, czaisz? Niedobrze. To jest jakiś implant, to jest posrano po prostu. Okej. Co do tego tropu? Co mam robić? Na razie nie wiem. No dobra, ale muszę od czegoś zacząć, wiesz, muszę jakiś trop znaleźć, coś. Będę grzebał z tym Bradleyem w takim razie, ale... Dobra, no. czy z tym pastorem? Coś ci się udało? Bo zdobyłeś, że nagranie dostałeś. To, co było z pastorem, okazało się prawdą. Aktualnie można powiedzieć, że rozpoczęliśmy walkę i... Wiedziałem. Ghost to jest jego wytwór. No, Trzeba będzie Ghosta uwalić. Nie mam na razie pomysłu jak. Masz jakiś pomysł? Myślę, że jego się wywabi przez pastora. Fundusz to była jedna wielka ściema i fundusz, tak jak ty odkryłeś, był po prostu praniem pieniędzy dla pastora. Pastor cały czas to ugrywał. Tak, to była jedna wielka. Osoba, która jest teraz z pastorem w kombinezonie Ghosta, to jakiś turbo przeszkolony ktoś, nie wiem, ale jego umiejętności są niesamowite. Wydaje mi się, że... Wiesz co? Szczerze wątpię, bo w tego, co tam słyszałem, to ten brat to był jakiś tam wataszka, który robił jakieś śmieszne napady na bank, a coś ci powiem, jego umiejętności odpowiadają jakiejś elicie płatnych zabójców. Miałem okazję kiedyś takich poznać i gościu wygląda, jakby był stamtąd. Jest to ktoś, kto... Nie raczej by się nie plątał w jakieś napady na banki. Mam takie podejrzenie, że być może, żeby ograć to jeszcze bardziej, o, może, żeby bardziej zmylić ludzi, takie osoby jak ty, to wydaje mi się, że ten wizerunek tego brada został totalnie wykorzystany, bo był to jakiś tam jeden z najsławniejszych tych
okradaczy, wiesz, tych złodziejaszków, co banki robili. A nie wydaje mi się, żeby osoba, która robi napady na banki, była przeszkolona w takiej doktrynie. To jest coś więcej. Przynajmniej takie mam przeczucie. Tyle, że tacy ludzie zazwyczaj mają uporządkowaną przeszłość. To jest problem. No, a co by było, jakby ktoś rzeczywiście wykorzystywał trupa do własnych celów? To nie jest głupie, nie? Też bym tak zrobił. Słuchaj, nie wiem ile mamy czasu, bo nie wiem za ile, że tak powiem. Jakiś punkt zaczepny, gdzie mogę zacząć szukać tego Bradley'a, coś więcej? Bo na nagraniu tak jakby coś ci się przerwało, nie? Dobra, myślę, że musimy to robić po kolei. Najpierw trzeba udupić pastora, wywabić ghosta, ogarnąć ghosta i myślę, że przez ghosta jakoś dojdziemy do Bradley'a. Myślisz, że zabicie pastora to jest dobry pomysł? Nie powiedziałem zabicie. Okej, okay, czyli mam go dorwać. Trzeba jego użyć, żeby wywabić ghosta. Musisz stąd spadać. Co się dzieje? Zaczynam to czuć w głowie i nie jest dobrze. Jak się to objawia? Wiesz co, to są takie zawroty i czuję jakby... No, dziwnie to brzmi, ale czuję jakby mnie mózg łeskotał, czaisz? Dziwnie to brzmi. Tak, to brzmi dziwnie i spierdzielaj stąd. Dobra. Uważaj na siebie. Dobra, zaczyna się, widzowie, czyli... Okej. Okay. Mam powiedzieć cześć? Wypakować sprzęt. Co się dzieje? Wyjść przed Human Labsa. O kurde, ale to było creepy teraz, że on tutaj stał za rogiem, a ja gadałem z tyką. Proszę? Nie wzywałem cię. Co tutaj robisz? No pojawiam się tutaj regularnie ostatnio. Tak jak nie mam pracy, to mówiłem, że będę tutaj czekał na dalsze zlecenia. Bo według ciebie robię jakieś dziwne rzeczy, a sam widzisz, że jestem teraz tutaj i czekam na zadania. Ciekawe. Coś jest do roboty? Jest. Za kilka godzin Brazylijczycy będą prowadzić wymianę. No chyba twoi ludzie wrócili. Wcześniej jak tu przyjeżdżałem, nikogo nie było. Powzywałem ich, a nie ciebie. Ale skoro już tutaj jesteś, założysz lepszą zbroję i poprowadzisz na najazd na Brazylijczyków. Nie chcę lepszej zbroi. Ta mi wystarczy. W takim razie będę bliżej niż myślisz. Ale w porządku. Jedź w tej. Dokąd mam jechać? O 21 następuje wymiana. Pomiędzy Brazylijczykami, a jakąś inną grupką śmieszną. Ta grupka mnie nie interesuje. Zanim dojdzie do ich spotkania, masz rozwalić tych Brazylijczyków. Rozumiesz? Rozumiem, okej. Na razie idź do Human Labsa i spędź tutaj resztę dnia aż do 21. Wtedy wszyscy wyruszacie. Dobra, jak będę mógł pomóc, to będę na łączach. Wchodzę na krótkofalówkę. Będę bliżej niż myślę. Kurde, no tak jak mówiłem wam, to było dość creepy doświadczenie, jak pano wyszedł tutaj za rogu, coś robił w samochodzie, a gadając z tyką, ale raczej niczym nie słyszał. Myślę, że wtyka też by zauważył, albo mi powiedział, albo po prostu to była jakaś część planu. Ja już po prostu tak spiskuję w tym wszystkim, bo no sytuacja jest bardzo, bardzo napięta i sami dostatecznie nie rozumiem. Ale okej, okay, działamy, moi drodzy. Słuchajcie, no, w takim razie kazał mi spędzić resztę dnia w Human Labsie, więc spędzimy. Słyszałem o jakiejś wymianie z Brazylijczykami, czyli pano dostał trop. W sumie ten atak na jego ludzi też był wystarczający, także nie zdziwię się, jak dzisiaj dojdzie do mojej rozruby z Brazylijczykami. Ale pytanie, czy Brazylijczycy też będą na to gotowi. Ja nie mam jak wysłać teraz informacji, bo jestem w Human Labsie, wolę nie ryzykować. On to chyba też zrobił celowo, bo może mnie o coś podejrzewać. Także lepiej, żebym, widzowie, nic nie nakabacił. Chyba, że napiszę SMS-a do QJ-a. No może tak to zrobimy po prostu po kryjomu. Żeby właśnie Brazylijczycy mniej więcej wiedzieli, że coś się kroi i ewentualnie coś zrobili. Kurde, sam nie wiem, może lepiej nie? Dobra, może lepiej nie, bo jak przeanalizuję jakieś sieci, to potem mnie przypał. Dobra, poczekamy. Śmieszne jest to, że dzisiaj pełnię jakąś wartę. Czajcie, chodzę, kontroluję, ale nie widziałem wtyki już chyba więcej. Zbiórka przed Human Labsem, pora wyruszać na misję. O, zaczynamy, no dobra. Ty zdawałeś mi cały czas raport. Nie będę się odzywał, ale wszystko będę słyszał. Tak jest, już idę. Pojedzie z tobą jeden z moich ludzi. No dobra, czyli dzisiaj będę coś robił, widzowie. Do tego wsiadać? No ktoś tu też jest, ten gościu z Kają. Jestem gotowy, dokąd jedziemy? Nie, no, oczywiście będą milczeć, okej, okay, jedziemy. Jesteśmy w samochodach, wyjeżdżamy z Human Labsa, kierujemy się do pozycji X, w sumie nie wiem, gdzie jedziemy. Fajnie było dostać jakąś informację. Kierujemy czarkiem z przodu, jedziemy. Tak jest. No dobra, no to jedziemy na jakieś zadanie dla pana. Ciekawe, dokąd jedziemy. Dokładnie, bo wiem, co jedziemy zrobić, ale dokąd jedziemy, to jest ciekawe pytanie. Ojej, oj, ludzie pana, nowe samochody, nowe wszystko. Przydałoby się takie auto ogarnąć, kochani, żeby je rozpracować. No i czarki mniej więcej możemy dostać, ale te samochody, co tutaj są, to jest jakaś inna szkoła jazdy, więc fajnie było takie auto dostać, sprawdzić jego wytrzymałość, inne rzeczy, bo szczerze, gdyby doszło do jakiegoś ataku, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś temu samochodowi zrobić. Zobaczcie też na te szyby. One są jakieś dziwne profile mają, tak jakby ich zadanie byłoby odbijać kule pociski. Też są chyba mniejsze niż na iCharku niektóre szyby. W ogóle słychać, że to auto ma więcej mocy. Jakieś te pancerze wydają się grubsze. Jestem ciekaw.
co więcej panu ma w rękawie. Jesteśmy w kopalni. Brazylijczycy ustawiają się na samym dole. Ustawić pozycję i wykonywać rozkazy Dwayna. Ludzie na dole to jest ta grupka nieznajomych, z którymi mieli spotkać się Brazylijczycy. Nie zmienia to faktu, że możemy ich zniszczyć. Zjeżdżamy niżej. Rozumiem, że przyjmuję dowodzenie, tak? Zjeżdżamy niżej i ich rozstrzeliwujemy. Jak zawsze. W takim razie, skoro mam przyjąć tutaj dowodzenie, macie słuchać moich rozkazów, zrobię to troszeczkę inaczej. Wszystkie grupy bojowe, które tutaj są, odetnijcie wszystkie drogi ucieczki. Natomiast reszta rozstawić się o stopień niżej tak, żeby wszystkie pociski doleciały. Zjeżdżamy jeszcze samochodami poziom niżej tak, żeby nie byli w stanie nas ostatecznie zauważyć. Chowajcie się za wzniesieniami, na mój znak prowadzicie ogień. Chciałbym zaznaczyć, że są w dole, więc nie mają za dużo dróg ucieczki. Tak jest, tylko że nie wiemy na jaką odległość jeszcze nasze karabiny ma, a musimy mieć dostateczne pole widzenia, żeby zauważyć ewentualną pułapkę, także... Zapewniam cię, że na wystarczająco. Mam prowadzić tą sprawę, czy chcesz sam to zrobić? Jeżeli tak, to ja się nie odzywam i robimy to, co każesz i tyle. Kazałeś mi przejąć dowództwo. Wyjaśniam małe niedogodności. Prowadź dalej. Ten gość jest... ja nie mam nie chcę się układać na jego temat. Aha, już są widzowie trochę w szoku. Nie wiedzą, co się dzieje, patrzcie się, są otoczeni. Otoczyć ich! Samochody dookoła tej górki, na którym poziomie jesteśmy. Otoczyć! Już wiedzą, że tutaj jesteśmy. Są w pułapce. Otoczyć ich z każdej strony i na działka. Siadam na działko. Podjedź tutaj, gdzie stoi generał, na lewo. Także miał dobre pole do strzału. Przygotować się. Na mój znak prowadzić ogień. Uwaga! Rozstrzelać ich. Coś tam jedzie małego. Co to jest? Czy to jest nasz jakiś ten? Stój. To jest coś naszego? Wysadzić. Dobra, niech jedna drużyna pojedzie się upewnić, że tam już nikogo nie ma. Drużyna jednoosobowa. Wykonać rozkaz. Dobra, ja pojadę. Nikt się nie zbiera. Powoli. Nie strzelać! Dobra, jest tu na lewo, zobacz jeszcze, czy się gdzieś nie chowają. Do przodu jeszcze. Dobra, nikogo tutaj już nie ma. Załatwione. Zadanie wykonane. Widzimy się przed wyjazdem z kopalni. Zgarnij tego gościa tu. Prosta robota, widzowie. Już czasami nawet na to nie reagujemy emocjonalnie, no bo... Nic więcej na to nie poradzimy. Musimy grać pozory. Niestety tak to wygląda. Dobra, oddaję dowództwo naszemu... Drugi atak musi przeprowadzić. Drugi? Jaki drugi? To nie była jedyna grupa. Powiedziałem, że to byli jedni z tych, których mamy zniszczyć. To była grupka tych nic nie wiedzących dzieci, którzy chcieli wymianę z Brazylijczykami. Liczycy aktualnie płyną łódkami wzdłuż wybrzeża. Jak to robimy? Masz rozwalić. Wykonać! Jak to mam zrobić? Mam jakiś sprzęt? Lotnisko w Paleto Bay. Czeka na ciebie tam specjalny helikopter ze specjalnym działem. No w takim razie jedziemy do Paleto. Jedziemy. Jeszcze taka wskazówka ode mnie. Nie ma sensu strzelać do niewinnych cywili, którzy jeżdżą po autostradach. Tracimy renomę, panowie. Chociaż może tak uratuje kilka żyć więcej. Dojeżdżamy do Paleto. Zatnijcie może tutaj. Czemu oni tak jeżdżą? Przecież mają prostą drogę na to lotnisko, a ci robią jakieś podchody widzowie i tak tędy nie wjadą. Bez sensu. Dobra, no. Może tak jest wygodniej, może ja się nie znam. Wjeżdżamy na lotnisko. Widzę przed sobą jakieś dwa helikoptery. Jeden jest chyba uszkodzony. Podaj za kółko. Bo za wolant. Ten chyba jest uszkodzony widzowie. A nie, one tak wyglądają. Aha, dobra. Czyli mam jednak tym lecieć. No dobra. Helikopter bojowy, takim jeszcze nie latałem. A co z tobą? Ej, czekajcie, tutaj... Aha. No, dobra. Jeszcze nie latałem takim helikopterem. Nie miałem okazji prowadzić działań bojowych takim. Także proszę o wyrozumiałość. Dokąd mam lecieć? Kieruj się wzdłuż wybrzeża. Na latarni. Tak jest. Słuchajcie, kochani, lecę z helikopterem z rakietami. Widzę, że mam tu rakiety. Kurde, jeszcze takim nie leciałem. Nie ustawiaj rakiet. Spróbuj wrócić na działa. Te działa są wybuchowe. Po zatknięciu z ziemią wybucha. Możesz spróbować przeprowadzić serię w górę, którą będziemy mijać zaraz. Dobra, może odprowadzę jakieś strzały. Kurde, ale chore gówno, nie mam jakieś kozak helikoptery. Dwa lecimy, będziemy robić atak z powietrza na te statki. Oni są bez szans. Z czerwonym przyciskiem możesz go przytrzymać, wtedy poprowadzisz całą serię. Dobra, uwaga. A nie pojedyncze strzały. Każdy z tych pocisków po zatknięciu z ziemią wybucha, więc ostrożnie. Okej, nie będę ryzykował.
Jestem w okolicy latarni. Co teraz? Zniszczyć. Cele na morzu. Już ich widać. No, musimy ich znaleźć najpierw. O, coś jest. Widzę trzy łódki. Oni są celem? Tak, zniszczyć. Dobra, widzę. Nakieruj i całą serię w jeden statek. O cholera, nie jest to takie łatwe. Wow, trafiłem. Wow! Wow! Ale to zrobiłem! Biedni Brazylijczycy, widzowie. Użyj rakiety namierzalnej i go wysadź. Który to jest teraz? Nigdzie go nie widzę. Tam jest, tam jest, tam jest. Wow, chyba się udało. Dwayne. Tak? Mówię do ciebie, jestem drugim pilotem. Odwróć się, włącz rakiety namierzalne i wysadź ten helikopter. Ten, co nami lata? Zrób to. Podleć bliżej. Dlaczego mam go zniszczyć? Zrób to, nie mów tego na radiu. Okej, okay, dobra. Już to robię. Jest pod tobą. Chory gówno, widzowie. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, zrobię to. O kurde. Dostał. Jeszcze więcej. To wytrzymałe. Dostał. Padł do wody. Brawo. Zgłaszam, że jeden helikopter spadł do wody. Co z tymi łódkami? Zniszcz do końca i uciekaj. Jeden z helikopterów padł do wody. Zgłaszam problem. Co ten gościu robi? Dlaczego kazał się helikoptery panało? Muszę zniżyć lot. Ciężko się celuje, widzę. Kurde, ile tych Brazylijczyków jest? To była jakaś zaplanowana akcja. Ostatnie dwie łódki. Została jedna. Zniszczył. Dobrze. Do Humanaps. Koniec działań na wodzie. Wszyscy zniszczeni. Dziwna ta akcja była. Ale dokonaliśmy jej. Ej, muszę wam powiedzieć, że dobrze się sprawdziłem gdzieś, jakie mam cele, widzowie. Kurde. Ale teraz wam powiem, że nie mam jeszcze jakichś złych uczuć względem tego, co się stało, bo... Martwi mnie ta sytuacja w mieście, że jest coraz więcej tej organizacji przestępczych, więc może nawet dobrze, że teraz tych Brazylijczyków trochę zastopowaliśmy, bo mogłoby to przynieść jakieś inne konsekwencje, cholera. Nie do końca rozumiem sytuację, która jest. Dlaczego strzelaliśmy do swoich? Wyląduj i wytłumaczyć na ziemi. Okej. Dobra, lądujemy, widzowie. Ale to jest zwrotne, widzowie. To się super lata. To jest chyba najlepszy helikopter, jakim leciałem, szczerze. No po prostu... Lot był przekozacki. Dobra, gdzieś tutaj muszę wylądować tam. Ja już naprawdę... Możesz wylądować na plaży. Jeżeli nie dasz rady na parkingu. Dam radę. Patrzcie się, ja nie dam rady, widzowie. Może kiedyś bym nie dał rady, ale teraz... Teraz cholera dam radę wszystko zrobić, zobaczcie. Zero strachu. Opanowanie. O cholera, dobra. Za dużo gadam. To się udało. Proszę bardzo. Kurde, muszę taki helikopter sobie kupić. Wkrótce poznasz. Że co? Jestem w Humanapsie. Ja pierdziele, ej widzowie, co to ma znaczyć? Co teraz? Wykonałeś zadanie. Wykonałem. Gratuluję ci wykonania zadania. A jednak. Słyszałem, że dobrze się spisałeś. No nie wiem, z jakiego powodu ponieśliśmy straty? Z jakiego powodu? Z tego, co widziałem... Tak, widziałem, że tamten helikopter, który atakował, za nisko latał i chyba z tego, co zauważyłem, to pilota kabina pękła. Tam chyba widziałem, jak złodziej ładowali jakimś większym kalibrem i chyba to był skutek, bo potem widziałem, jak tylko śmigło uderza o plażę i zaczyna spadać. To tyle na dziś. Kurde, widzowie, musiałem skłamać, bo... Coś mi się wydaje, że coś się tutaj dzieje wewnętrznie i nie chciałem spalić tego od razu. Nie wiem, czy słusznie zrobiłem. Ale chyba wykonałem swoje zadanie, bo nie jestem już tutaj potrzebny. Zapytam się, czy mogę iść. Jestem potrzebny? Nie, możesz iść. No to idealnie. Proszę do mnie dzwonić, jak będę potrzebny. Trzeba zadzwonić. Dobra, widzowie, uciekamy stąd. Witaj. Czyś mogę pomóc? Podrzuć mnie. Dokąd? Do miasta. No to wsiadaj. Siostra Candy chce ze mną jechać, co za chora akcja. No dobra. Jakieś konkretne miejsce? Do centrum. Dobra, nie ma sprawy. Ty chyba jesteś kimś ważnym tutaj, prawda? Nie mogę ci udzielić takiej odpowiedzi. Tak po prostu pomyślałem, bo jesteś jedyną osobą, która chyba nie kryje się tutaj ze swoją tożsamością.
Jest to dość interesujące. Być może. A mógłbym się dowiedzieć przynajmniej co robisz? To jest tajemnica zawodowa. Nie, wyglądasz bardzo znajomo. Ty też. Słuchaj, wiem o tobie i o mojej siostrze. Jeżeli masz zamiar poruszać ten temat ze mną, to daruj sobie proszę. Okay. W sumie to na razie proszę, ale jeżeli kiedykolwiek coś wspomnisz, gwarantuję ci, że to będzie twoje ostatnie pytanie w twoim nędznym życiu, Dwayne. Mi pojechało po rajtach. Okej, okay, czyli widzę, że wiesz, kim jestem. No dobra, w takim razie nie, że miałem to na celu, ale okej. Okay. Będę się liczył z twoimi słowami. Gdzie dokładnie mam cię rzucić? Weź mnie pod Rashford Galerię. Kurde, siostra Candy ze mną jedzie, nagle mówi do mnie po imieniu. Tutaj widzowie, grozi mi, że jak coś w ogóle wspomnę o Candy, to będzie moje ostatnie pytanie w moim życiu. Co tam rzucisz pod nosem? Ja nic, jestem cichutko. Jedziemy, nie wiem, wolę się nie odzywać, bo jeszcze urwiesz mi łeb. No właśnie o tym mówię, że dziwna baba. Chodzi bez maski w laboratorium pana O. Teraz jedzie sobie do galerii. Chyba coś tam z Candy ma, twarz na pewno. Genami są bardzo zbliżone. Ale kurde, o co tutaj chodzi, nie? Nie wiem, musimy znaleźć jakiś sposób, jak z nią o tym porozmawiać, koło, bo ja nie mam pomysłu. Ja teraz wolę się nie odzywać rzeczywiście, żeby czegoś nie spalić. Ale wy jak macie pomysł, to chętnie wysyłam go w komentarzach. Tutaj, tak? Tak. Coś jeszcze mam zrobić? Mam zaczekać? Przynieść kawusie czy coś? Nie trzeba, ja sobie już do domu dojdę. Do domu? No proszę. Myślałem, że mieszkasz w laboratorium. No nie. Laboratorium to moje drugi dom po prostu. Rozumiem. Tutaj jest zaraz parking. Zatrzymam się tutaj, pasuje? Może być. Dobra. Jakbyś kiedykolwiek potrzebowała mojej pomocy, to wiesz. Wiesz, kim jestem, wiesz, co, gdzie Wiem. Jestem. Wiem. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Szczerze? Nie jest aż taka zła. Może przez chwilę była taka straszna, ale nie jest taka zła. Kurde, nie wiem. Może to znaczy pozory na pewno jakieś są, ale cholera, no. Nie wiem, jak to interpretować, widzowie. A kochani, ja nie przegadałem jeszcze tej sytuacji z wtyką z wami. Tak jak mówiłem, są pewne anomalie, które pozwalają wtyce pozostać wtyką. No i tam była sprawa poruszona tego Brada, tego Bradleya, czy jak on się tam nazywa. Słuchajcie, musimy zacząć grzebać, bo to jest dość ciekawa sytuacja. Tam widziałem w komentarzach już pewne tipy dajecie odnośnie tego Brada, także... Ja się tym zainteresuję, kochani. Jadę, kochani, po swojego GTR-a. Jadę rzucić Lambo do garażu Quicka. I potem będę chciał, żeby mi rzucił to Lambo do tego garażu tam pod ziemią, żeby było bezpieczne. I zobaczymy, co dalej, tak szczerze. O, jest mój GTR. Ciekawe, jak ja tędy wyjadę. Dobra, tak mogę wyjechać. Przynajmniej to auto jest jakoś tutaj w miarę bezpieczne na razie. Quickrzeja w ogóle nie ma w domu. Pewnie coś tam sobie działa. Pewnie obserwuje dziuplę tego Ghosta, nie? Ciekawe właśnie, gdzie ten Ghost się kręci. W sumie on może mnie uderzyć w każdym momencie, a o tym zapominam, że mam takiego mocnego rywala teraz. Też musimy podjąć jakieś kroki w szukaniu pastora. Kurde, ale to jest wszystko ciężkie. Aha, ktoś do nas dzwoni. Tak, słucham? Halo. Halo. Głuchy telefon, widzowie, przypadek? No, znowu dzwoni telefon. Halo. Witam pana, panie Damon. Jestem współpracownikiem Richarda Clintona. Potrzebuję ochrony. To jest to, co dogadywałem z Richardem. No dobrze. Zgadza się. Mogę pomóc, tylko zapomniałem, gdzie była ta lokalizacja. Zgadza się. SMS-a z lokalizacją, podjadę tam. Dobrze, już wysyłam. Super. Dobra, jadę tam jeszcze raz, widzowie. Richard swoich ludzi do mnie wysyła, czyli to jest to, co mówiłem na ostatnim odcinku, gdzie spotkałem się z Franklinem, gdzie mówiłem, że jakby ludzie Franklina, widzowie, ojciec Franklina knuje coś i widocznie ta jego kryminalna przyszłość gdzieś dalej tutaj zatacza koło. Ze względu na Franklina troszeczkę mu w tym pomogę, nie chciałbym, żeby jego staruszek wpadł jakieś niezłe gówno, więc podrzucimy tam kilku ludzi z forum, żeby ewentualnie ochronili staruszka. Tym bardziej, że jeżeli uda nam się cała ta akcja z balasami, to tam za dużo wataszków nie będzie, bardziej tam jacyś, no, mniejsze bandy, nie? Dobra, tutaj mam GPS-a, ale gdzieś to tutaj było to. Aha, to jest tutaj, ja tam miałem przy... Nie, czekajcie, tak, dobra, już tam jedziemy, widzowie. Dobra, jedziemy tam szybko. Quickie, ja też się od razu złapię, żeby tam podjechał. Quickie, hej, no masz, co tam? Masz jakieś dwóch, trzech łebków wolnych takich, wiesz, żeby po prostu robili za ochroniarzy? Pewnie mam, a co tam?
Wiesz co, ojciec Franklina do mnie wydzwania, jakiś łebków do mnie wysyła. Wiesz, wysyłam ci lokalizację w SMS-ie, podjedź tam z tymi dwoma łebkami. Znaczy, ja nie mam za bardzo jak podjechać, bo nie mam je na ojce, bo ogarniam to dziuple Ghosta, więc po prostu zadzwonię i ich wyślę. No dobra, to wysyłam ci GPS-a, niech tam podjadą, ja tam też zaraz będę, to skontrolujemy, nie? Dobra, no chyba, że to jest tak pilne, że mam przyjechać. Nie, spoko, rób to, co masz robić. Dobra, jedziemy tam szybko, zaraz będą tutaj ludzie z families. Proszę, Logan jeszcze do mnie dzwoni. Halo? Robisz coś? Tak, wiecie ci GPS-a gdzie jestem, wpadnij. Dobra. Dobry wieczór. Witaj. Pan jest od tego, jak on miał na imię? Od Richarda. Richarda, właśnie. Wywiązuje się swojej tutaj umowy dla Richarda. Tutaj jest dwóch gości, którzy chętnie popilnują waszego interesu. Możliwe, że dla Richarda w najbliższym czasie jeszcze będę miał jeden prezent, więc jakby Richard był na łączach, niech do mnie zadzwoni. Chciałbym z nim porozmawiać. Oczywiście. Jak tam biznes? Coś się od nowego stało? Wszystko to samo. Niewiele się zmieniło. Jacyś kupcy są w końcu, czy dopiero ruszacie z produkcją, jak to wygląda? Dopiero będziemy ruszać. Okej. Czyli rozumiem, po co ta obstawa. Pogadam z chłopakami. Jesteście od Quicka, jo? To. Panowie, nikogo tutaj nie wpuszczacie więcej niż tamtego pana i jeszcze jednego pana, który wam się ze niego przedstawi. Sprawdzacie każdego. Jeżeli ktoś by się tutaj kręcił, albo jakieś podejrzane ruchy robił, musicie dać znać Quickowi albo komuś innemu, żeby przyjechał o was więcej. To jest teren, który jakby teraz należy do was i wy odpowiadacie za to, co się tutaj stanie. Lepiej dla każdego z nas, żeby po prostu był tutaj spokój. Spokój. No to bardzo dobrze. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, obejdźcie będę dookoła i zmieniajcie się. Chciałbym, żeby to 24 godziny na dobę było obserwowane. Oczywiście dobrze wam zapłacimy. Dobra. No jak tam? To się mamo. Już się przyzwyczaiłem do maski. No pamiętajcie, że ja też, chociaż szkoda, że jest podobno do tego gościa naszego ulubionego, ale dobra, niech będzie. Przynajmniej nie widać swojej brzydkiej mordy. Ja też by się przydał zasłonić. O, w swoim czasie. Co to cholera nie robię? Wszystko dobrze? Tak. Dobra. Co się nam wydawało? Co tam? Tak poza tym? No, nie mogę się zbytnio pojawiać nigdzie, nie? No. No trudno, musisz się dostosować do nowego życia. Jeszcze trochę i to będzie norma. Trzeba pomyśleć na tej twojej ksywką, nie? Myślę, że coś na dniach już wymyślimy. Kiedyś to się robiło na podbajach, 10 minut nowa ksywa, a teraz trzeba wymyślać. No to samo życie, przyjacielu, samo życie. Jedziesz ze mną, czy... Czekaj, Suki do mnie dzwoni. Dwayne, dostałeś też powiadomienie o alarmie przy naszej bazie obok ten? Doków? Nie, a co? Nagle mi zaczęły spamować alerty jakieś o włamaniu czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak to Leo zakodował. Sprawdzisz to? Mogę sprawdzić. No dobra, to sprawdź to i daj znaka, czy mam tam jechać, czy co. To ja jestem w Sandy, bo pilnowałem tej dziupli, więc może masz bliżej. To ja pojadę, no. Hej. Dobra, no ja za niedługo będę. Dawaj, ej, wsiadaj, maska, wsiadaj. Ty, maska, to spoko brzmi. Dobra. Maska, widzowie. Zostawił opancerzony samochód, jak się cieszę. Wsiadaj, maska. Kurde, jak się z tego gówna wyjeżdża. Nie, tutaj nie. Boże. Właśnie zablokowałem ci wyjazd moim samochodem. Ale tu też się da wyjechać tyłem. No to proste. Wtedy też? Czekaj, tutaj jest chyba wyjazd, wiesz? Patrz. Oj, nie. Dobra, dawaj. Już myślałeś, co? Nie zależy mi na co samochodzie. A patrz, że się przycisnę bez rysy. Ale ty Quicky mówił, że coś nam kręci się wokół bazy, podobno jakieś czujniki znowu się odpaliły. Chcesz przejść pancerny pistolet? Nie, spoko. Sprawdzimy to szybko. Już coraz bardziej ogarniam tego GTR-a. Fajny. Fajna zabawka, no. Bardziej mi się podoba niż Lambo, bo Lambo jest... Nie no, inaczej. Lambo jest tak dowalony, że stary, ciężko jest coś nim nawywijać. Bo jest tak perfekcyjny. Natomiast to... I czasami, Lambo się rzuca, nie? No, czasami mnie zarzuci i wiesz, więcej emocji skakuje. Ty, widzisz to? Gdzie? Chodź tu tutaj bliżej podjedź, patrz. Z mostu tu będzie widać? Nie widać. Nic nie widać. Dobra, zjedziemy, patrz. O, tu było widać teraz. Czekaj, wychylmy się. I co? O Jezus Maria.
Ja bym stąd zawijał, nie? Bo to i tak już jest po bazie. No to pięknie. Inaczej. Chodź na radio, będzie lepszy kontakt. Dobra, już. Widzowie, ludzie pana wchodzą nam do bazy. Nie można tego puścić płazem. Nie mogą sobie wchodzić gdzie chcą. Za mną. Dobrze, że ja w tych samochodach zawsze mam jakiś sprzęt zastępczy w bagażniku, także zaraz coś odwalimy. Tam trzeba się dostać, widzowie. Dobra, wiem co zrobić. Zmieniam radio. Masz jakąś snajperkę, żeby z daleka mógł działać? Bo raczej nie chcę, żeby się spotkał ze mną twarz w twarz. Ty będziesz nam osłaniał plecy. Co mamy w planach zrobić? Dawaj za mną. Masz jakąś snajperkę, nie? W razie co? Spokojnie. Dobra, dajcie mi się ogarnąć, panowie. Dajcie sekundę. Dobra, jestem gotowy. Quickie, ja ty też? Dobra, inaczej. Ty nie masz stary sprzętu, więc dobrze było, jakbyś był moim naszym backupem. Słyszysz, LG? Obserwuj nas z tyłu. My mamy troszeczkę roboty do odwalenia. Widzisz tam te silosy? Albo tamto na lewo? Trzeba się wdrapać, więc dawaj szybko. Quickie do wody. Dobra, przypomina mi się jedna akcja. No, bez kitu, tutaj też kiedyś była taka akcja. Moi drodzy, teraz na poważnie. Musimy zadać ciosy dla ludzi pana O. Jeżeli decydują się na atak naszej bazy, to muszą wiedzieć, że skończy się to krwawo. Nie wybijemy wszystkich, bo nie damy rady, ale trzeba ich po prostu trochę poranić, żeby wiedzieli, że zadzierają z niewłaściwą organizacją. Quickie, którym by się tu wpływało? Chodzi ci o do dziupli? Ta, no. To za nami. Dobra, zróbmy tak, weź ich Quickie, zaatakuj od dołu, ja wejdę górą. Na dwa fronty ich poatakujemy. Okej. Okay. Dobra, zaskocz ich tam. Albo może zamieńmy się w takim razie. Okej, okay, dobra, będę ubezpieczał. Ja to zrobię, ubezpieczaj. Logan! No. Zmiana planów. Zostawiam ci snajperkę w moim miejscu i squeegeujemy na górę. Ja wchodzę do środka. Dobra, widzowie, troszeczkę bardziej trzeba to przygrzać. Tu mamy wpłynięcie, więc tego się nie będą spodziewać. Troszeczkę ciosów i zadamy. Ja jestem gotowy, żeby się z nimi bić. Dobra, widzowie, jestem w środku. Halo, chłopaki, jak tam? Ja już ustawiamy. Razem z Zandikiem. Słuchajcie, musimy to dobrze skomponować. Ja już jestem praktycznie przy wejściu. Jak na mój znak zaczniecie walić, powinni się skupić, żeby do was dolecieć. Ja zacznę ich dobijać od tyłu, okej? Okay? Dwayne wjechał tam nowy samochód. Dobra, okej. Spokojnie, jak coś to będę uciekał. Czekajcie na mój znak. Ej, panowie, tu jest ktoś więcej chyba. Dobra. Jak to więcej? Jesteście gotowi? No, na zewnątrz widzę jedną osobę i jest to ktoś w dziwnej masce. Dobra, strzelaj. No, wygląda jak generał, więc... Jest to na pewno generał, jeśli tam samochodu. Wjeżdża tam, nie zdążyłem. Dobra, walcie, zacznijcie strzelać, żeby ich wybawić. Ja sam nie dam rady ich tu wszystkich wybić. Walcie. Oho, strzeliście? Strzelamy. Puknęli haczyk, dobra, wkraczam. Parowidzowie, teraz jazda. Tak, poznaję ich miejsce. Brać się do roboty w razie czego. Zniszczyć wszystkich, kogo spotkacie. To jest rozkaz z góry. On jest tutaj, dobra. Dobra, zostawiam was tutaj samej. Jestem potrzebny w Human Labsie. Słuchajcie, potrzebuję kilku sekund, dajcie radę się tam utrzymać, zanim zrobię to. Damy radę. Dobra. No spokojnie. Dobra, okej. Co z łódkami się stało, Quickie? Czemu ich nie ma? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, nieważne. To trzeba tu próbował wejść, widzowie. Puszczę go. Albo i nie. Dobra, działam. Widzę jakiegoś szefa. Co on robi? Dobra. Zacznę. Dobra, dwóch w środku nie żyje, zacząłem! Okej, my też już zaczęliśmy, już dawno. Są zdezorientowani. O kurde, widzowie, obsrałem się. Co to było? Ale było blisko to. Kolejny leży. Dobra, git, wracają też się do mnie. Na pewno wracają, bo się wycofują do tyłu. Są przygrożeni, a z drugiej strony walę. Powoli trzeba będzie się zbierać, zaraz dojadą posiłki. Dalej, ni kroku, dalej. O! Wow, co się stało? Trafię chyba w jakieś zwarcie, widzowie. Jak tam sytuacja, panowie? Dojeżdżają kolejne samochody. Za dużo, nie jesteśmy na 200 perki w stanie. Daj, walmy ile jeszcze możemy, zabijmy ile się da. O kurde, kolejny, co się dzieje? Wchodzą kolejni do mnie. Wow! Mają jakieś pociski! Dobra, robi się grubo! Mały problem. Znaleźliśmy martwego człowieka, to nie jest nikt z nas. Będę się musiał wycofać zaraz. O, baza się zaczyna się problematycznie. Rozpoznano. Dobra, baza się jara! Będę musiał się zaraz wycofać. Grubo, dobra, pośpiesz się. Ej, Leo tu leży! Leonardo! Jak to Leo? Biorę go! Bierz go szybko i uciekaj! Oj!
kurde, Leo! Biorę go wodą. Dobra, ogarniam łódkę na szybko, zaraz tam będę. Mam Leonardo. Niech przetrzymam jak najdłużej. Leo, żyjesz? Leo! Co jest? Gdy będziesz wyjeżdżał, to podpłynę. Co do cholery Leonardo robi w tej dziupli, ej! Nie wiem. Jest tu łódka, biorę łódkę. Dobra. Mam Leo, mam łódkę. Właśnie nadleciał helikopter. Walą do mnie. Ja muszę uciekać, nie przetrzymam tego dłużej. Leo, trzymaj się. Dzwonię ci po medyka, nie wiem co z Leonardo. No, panowie, wypływam. No i ja lecę. Uciekajcie, uciekajcie. Zgarnę was łódką. Albo nie, musisz wziąć moje auto. Weźcie moje auto. Biorę, dlatego na spadochronie leciałem. O tym, co mówiłem. Dobra, spadamy, spadam. Jestem za mną, są cholera ja za mną. Ja za tobą płynę. Musisz przeskoczyć do łódki mojej. Olej tamtą. Dawaj tu pod mostem, szybko. Wskakuj, na działko, na działko. Na działko, szybko na działko. O dobra, uciekaj moim autem, żeby nie było spalone. Wal, stary. Helikopter! Jak możesz helikopter? Nie mogę się obrócić, jestem 180 stopni. No to stary, musimy uciekać. Stary, nie odwrócę się, bo to jest zbyt wielki przypał. Co z tym lekarzem? Tym nic nie zrobisz, Kuki, trzymaj się mocno. Wyrzuci cię zaraz, trzymaj się. Nie masz tu jakiejś rakietnicy na tej musi? Nie, no nic nie mam. Wal, zdejmij go. Wow, wziąłeś to! O kurde, wysiadka. Mamy przerąbane. Jesteście. Kładę tu Leo za skałą. Loga, musisz nas tą wyciągnąć. Nad nami. Nie żyję. Wal po okna, Kuki. Dobra, zatonął. Uwaga! Co jest? Kto to? Nie wiem. Dobra, spadaj. Bierz Leonardo. Będę was osłaniał. Trzeba się wdrapać na górę. Osłaniam cię, Kuki. Strasznie dobry jest ten karabin, widzowie. Musimy się tu wdrapać. Na razie nie ma ich na dole. Biegnij. Co to strzela? Nie wiem, ktoś z dołu. Biegnij. Tam, widzę go. Ale nie żyje, uciekaj. Logan, gdzie jesteś do cholery? Tu jest. Co z moim autem? Schowany. Dobra. Jazda, szybko. Jedź Logan, szybko. Chyba ucięliśmy im ten helikopter, nie mają na razie wsparcia. To jest czas, żeby uciec, szybko. Nie mają jak nas zlokalizować teraz za bardzo. Logan, ty potrafisz jeździć? Nie. Ja pierdzielę. Taka robota z LG widzowych. No, poczekaj, odpalam tryb nitro. Jedź, dobra. Teraz gaz. Uciekaj, jak najszybciej. O Boże.